Jingle bells, pada śnieg, kochani, u nas się pada śnieg, taka kaszka. Ja właśnie wzięłam ostatni zastrzyk, nawet dwie sztuki ostatnie. Mam nadzieję, że już to szybko nie wróci, a najlepiej wcale. Zastrzyki mam z głowy, całkiem nieźle mnie nawet popuściło, nie jest to takie bardzo odczuwalne, tam jeszcze delikatnie czuję gdzieś w tym kręgosłupie, ale już naprawdę bardzo zadowalająco mogę się ruszyć, wyprostować, spać spokojnie, schylić, oczywiście wszystko w zwolnionym tempie. Moi drodzy, dzień dobry. Kochani, dzisiejszego vloga, czyli vloga numer 3, zaczynamy od kalendarza adwentowego. Ja dopiero przyszłam z pracy, ale Adusia już się nie może doczekać, ona koniecznie chce już otworzyć. No wiecie, jak to jest z dziećmi. Nie ma co, słuchajcie, przeciągać. Chce dziecko, to otwieramy. Także vlog nie kończymy otwarciem kalendarza adwentowego, nie mogę się wysłowić, tylko zaczynamy otwieraniem kalendarza adwentowego. A tu mamy Adusię. Dzień dobry, Adusiu! Pomachasz moim widzom. Cześć! Adusia się przywitała, ja też się, kochani, przywitałam. Jestem taka zmarznięta, Boże, bo byłam na dworze, kochani, prosto z pracy do jednego sklepu, do drugiego sklepu. Zimno i jest taka kaszka biała, wiecie, sypie biała kaszka i jest mróz, także no nie przeciągając sprawy, słuchajcie, otwierajmy już ten kalendarz, bo przecież się dziecko doczekać nie może. Dzień dobry, pani kalendarzowa. Szukamy. Czego szukamy dzisiaj? Trójki. A ty czemu mówiłaś, że nie możesz znaleźć trójki? Na pewno. Ty tam już wiem, że wyczaiłaś na pewno tą trójkę. O, jest trójka, kochani. No to otwieraj, kochanie, otwieraj. No. Chwila niepewności. Co tam może być? A może tam rózga jest? A może tam jest... Żaba. A może nie wiadomo co? Jaka żaba? No nie wiem, co mamie przyszło na myśl. Może jakaś żaba? Otwieraj, pokazuj nam. Dla mamy. Dla mamy? Pokaż, otwieraj, bo nic nie widzę. Ja nagrywam. Ale co? Pokaż. Gwiazdeczki, kochani, zobaczcie. Mamy gwiazdeczki na choinkę. Świetne. Pięknie się będą prezentowały. Jak nie na choince, kochani, to może w jakimś stroiku. Zobaczymy, do czego wykorzystamy. Zawieszka brokatowa. Proszę bardzo. Jak widzieliście w kalendarzu adwentowym, mieliśmy takie gwiazdeczki. Właśnie zastanawiam się, gdzie by takie gwiazdeczki zużyć, do czego bym je mogła w sumie wykorzystać. Mój ulubiony deseń właśnie biało-brokatowy, biało-srebrny, świąteczny. Także jest szansa, że zawizną na mojej choince, tudzież na stroiku. Oczywiście telewizja włączona na full. Troszkę przyciszymy. Kochani, moja Ada już w wannie. Jest godzina, słuchajcie, nie wiem, czy jest 18. No pewno 17:30. No tak się piernik lubi kąpać. I oczywiście z Mariuszem, czyli zabawką, która była w pierwszym dniu kalendarza adwentowego. Też Wam chcę pokazać, że Grzesiek mi zmienił. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać. Przesunął mi plafon tak, żeby był tak, jak trzeba. Czyli żeby tego szwu nie było widać. No i nie widać. Jest teraz z tej drugiej strony, od strony telewizora. Wiadomo, że nikt nie stoi od strony telewizora, to od strony telewizji. Tylko przeważnie wchodzi się w drzwi i patrzy się ewentualnie do góry. Opaseczka, matko. Kochani, jakoś głowa mnie boli, ale są też dobre wieści. Moi drodzy, plecy ustąpiły, czyli moja dolegliwość chyba odeszła w siną dal. Troszeczkę, jeszcze troszeczkę czuję nogę, ale raczej bym to nie nazwała bólem, tylko takim tępym jakimś, nie wiem, uczuciem mrowienia. Cieszę się ogromnie i słuchajcie, muszę na siebie uważać, macie rację, będę uważać na to, co robię, żeby się nie wysilać, żeby tego kręgosłupa nie naciągnąć, żeby tych rąk nie wiadomo jak wysoko nie brać do góry, wszystko powoli i troszeczkę wolniej, bo ja jestem z natury człowiekiem bardzo nerwowym i prędkim, może nawet nie nerwowym jak prędkim, bardzo szybko robię
niekoniecznie tak bardzo dokładnie, ale bardzo, bardzo szybko. Chcę wykonać duży ogrom pracy w krótkim czasie. I czasami to skutkuje właśnie takimi sytuacjami, jak właśnie była. Co jeszcze u nas dzisiaj zadzwonili? Nie zadzwonili. Napisali mi SMS-a, słuchajcie, z Carboneksu, że miał do odbioru, żebyśmy sobie odebrali w poniedziałek lub wtorek. Mogłam oczywiście zamówić Carboneks, żeby mi przywiózł na podwórko, ale to kosztowało dosyć sporo, więc skoro mamy możliwość samemu przywieźć, poproszę szwagra, tak, szwagra, i nawet już poprosiłam i przywiezie mi traktorem z przyczepą, po prostu ten miał do nas na podwórko. Mamy Big Bucky i Grzegorz już mówi, że weźmie sobie we wtorek wolne i po prostu przeładuje z przyczepy na te Big Bucky właśnie miał i tam gdzieś je ładnie zagospodaruje na podwórku, przykryjemy i będzie sobie czekał na swoją kolej. Nie martwcie się, kochani, nic nie będę dźwigać, nie będę absolutnie się tykać tego miału, aczkolwiek jakbym była zdrowa i wcześniej tak było, to pomagałam Grześkowi właśnie ten miał gdzieś tam rozlokować, łopatą przeładować. Ale no niestety, słuchajcie, odpuszczam ten temat, musi sobie jakoś inaczej poradzić, albo sam, albo po prostu poprosić kogoś innego. No ja mu w tym nie pomogę. Ada się kąpie, a Agatka pojechała na studia. Dziecka nie ma, więc przyjedzie gdzieś wieczorem późnym. A ja wróciłam z pracy. Słuchajcie, byłam, gdzie ja byłam? Byłam w Delikatesach Centrum, kochani, po te oleje kujawskie, bo dzisiaj na promocji olej kujawski po 8,99 z kartą Delikatesów Centrum kupiłam właśnie za 8,99 1 litr i tam można było kupić, kochani, 2 litry. Też skorzystała z tej okazji koleżanka, też zainstalowałyśmy drugą aplikację na jej telefonie i dzięki temu mamy oleje kujawskie, słuchajcie, w dobrej cenie. Wzięłam sobie w Lewiatanie ketchup Tortexu, niestety cena zawrotna 4 z groszami, bardzo dużo kosztuje. Wzięłam też w Lewiatanie patyczki do uszu, bo nie mam. Zawsze biorę po dwa, bo góra łazienka, dół łazienka, i wzięłam dwie pasty do zębów na promocji Colgate Total, były w Lewiatanie. Już nie zabierałam się do Biedronki, bo nie byłam własnym autem, tylko z koleżanką. I taki Colgate Total ląduje do łazienki, chociaż ładnie pachnie. No oczywiście miętowo, a jak ma pachnąć? Ale czasami mi się zdarzało kupować arbuzową czy ziołową i te smaki, zapachy nie były koniecznie fajne. A tutaj taka standardowa, oryginalna Total, tak, miętowa, będzie ok. Tyle z zakupów, kochani, jeszcze nic nie kupiłam, znaczy już nic nie kupiłam, wzięłam jeszcze 5 łódek, dzisiaj jedno łódko Adusi odgrzeje na kolację i ona sobie zje, bo na obiad był stroganów, myśmy zjedli, Ada niekoniecznie lubi stroganowa, wiecie jak to z tymi dziećmi jest, jak zobaczy, że coś nie wygląda tak jakby chciała, to niekoniecznie się za to weźmie. Wzięłam też jedną oranżatkę Helenę, tam ją widać z daleka, bo bardzo lubimy. Ja wiem, że słodkie, że niezdrowe, że gazowane, ale od czasu do czasu ja muszę przegazować ten mój organizm. Po prostu uwielbiam. Też wzięłam sobie, słuchajcie, rozpuściłam w mikrofali malinki świeże, mrożone. Mrożone malinki, one były w całości zamrożone. I tutaj za chwilę ugotuję sobie taką ryż, młotkowany to się nazywa, płatki ryżowe. Płatki ryżowe, gdzie ja to mam, są płatki ryżowe błyskawiczne, instant z kupca i to jest taka mieszanka, kochani, o, coś takiego, zobaczcie, i to jest świetnie, ja wcześniej czegoś takiego nie znałam, znam to już od, nie wiem, z 5 lat, kochani, i gotuję, uwielbiam, to jest bardzo dobry deser i bardzo dobre też danie, tak jakby śniadaniowe, można to zjeść z owocami, można zjeść z czekoladą, można zjeść z jakimś drzemem, powidłami, no z czym się tylko chce, można z bananem. Ja te płatki, kochani, gotuję na mleku, o, to jest takie coś, to jest tak jakby rozmłotkowany ryż. I te płatki się gotuje tylko 2 minuty, także zagotowywuję mleko, dodaję jeszcze te soli, troszeczkę więcej cukru, jak lubię słodkie, lub wcale możemy nie dawać tego cukru, jeśli ktoś jest na diecie, a ja jeszcze nie jestem, bo ja jestem na diecie dopiero od 1 stycznia, po świętach biorę się za siebie, bo na wakacje muszę przepięknie wyglądać. Pięknie, pięknie, ale szczupło na pewno.
I kochani, to gotujemy 2 minutki. Później ja ten garnek zestawiam z ognia, zostawiam jeszcze na chwilę, żeby ten ryż tak napęczniał. I jest mega smaczny właśnie z takimi malinami. Boże, jakie to jest dobre. Kochani, odpowiednik deseru, jakby budyniu z właśnie tymi owocami, to nowa rewelacja. Uwielbiam. Także polecam, jeśli nie próbowaliście, spróbujcie. Płatki ryżowe, błyskawiczne, instant z firmy Kupiec. Ja jeszcze kupowałam z takiej innej firmy, tylko już nie pamiętam, jaka nazwa. Sante? No już nie pamiętam. No nieważne. Z Kupca, sprawdzone, bardzo smaczne. Są też jeszcze chyba płatki ryżowe, ale nie błyskawiczne. Je się dłużej gotuje. I polecam błyskawiczne, jeżeli chodzi nam o ograniczenie ilości czasu, który możemy poświęcić w kuchni. Także tyle na temat płatków. Kupiłam też jeszcze w delikatesach centrum. Po złoty 79 były jabłka i kupiłam, słuchajcie, chyba z 2,5 kilo albo 3, bo będę jutro piekła szarlotkę. Dawno nie mieliśmy szarlotki w domu, a chyba się nigdzie nie wybieram, no chyba, że mąż mnie zabierze na jakieś zakupy, bo raczej planuję siedzieć w domu, aczkolwiek, a no zobaczymy. Czas pokaże, wstanę rano w sobotę, to podejmę decyzję, co ja będę robić. No na pewno by się przydało, kochani, posprzątać, bo jest taki dom troszeczkę nieogarnięty przez 2 tygodnie, ponieważ bolały mnie te plecy i mało co sprzątałam. To znaczy sprzątałam ogólnie, tam wiecie, zbierałam z półki, myłam garnki, wrzucałam do pranie, do pralki, ale podłogi są niemyte, podłogi są nieodkurzane, półeczki, jakieś takie, wiecie, rzeczy typu łazienki niewysprzątane, nieodkażane, nie, wiecie, niewylane domestosem i tak dalej. Jakoś po prostu odpuściłam przez te 2 tygodnie sprzątanie i boję się tak, wiecie, rzucić w ten wir sprzątania, żeby mi się znowu coś nie zadziało, no bo to jednak wymaga sporo wysiłku. Jeśli to jest taki, wiecie, dwupoziomowy dom, to trochę tej roboty jest. No ale spokojnie, nie napinam się. Do świąt się na pewno wyrobię i odgruzuję ten dom. Także tyle, kochani, na ten moment. W niedzielę mecz, więc w niedzielę będziemy kibicować naszym, aczkolwiek ostatnio słabo poszło, ale dajmy im szansę wykazać się w następnym meczu. Ja wiem, że oni grają z Francją, że są mistrzowie świata i w ogóle Europy i coś tam, ale różne sytuacje się zdarzają i może się uda naszym chłopakom, że w następnym meczu też będą brać udział. Także serdecznie, kochani, im kibicuję, żeby się udało. No i oczywiście niedziela 16. Pamiętajcie, oglądamy. Thank you.
No powiem Wam szczerze, troszkę kuchnia ogarnięta. No nie do końca. Zobaczcie, co ja tu dzisiaj zrobiłam. Przypaliłam mleko, zobaczcie, normalnie widać kożuch. Czy Wy to widzicie? Może złapię. Tak, mamy kożuch przypalony z mleka. To jest niesamowite. Chciałam sobie, słuchajcie, ugotować te płatki ryżowe, o którym Wam mówiłam. No płatki są, tylko że wykipiało mleko. I teraz, no i co teraz z tym? Mama, pamiętam, to zasypywała solą przypalone mleko. Mleko przypalone to w ogóle ma taki swój jakiś specyficzny zapach. Smak, zapach naszego dzieciństwa, zobaczcie. Zobaczcie, co tu się zadziało. Kto to zdrapie? No dobra, nie ma co. Działamy z tym. Udało się, kochani, umyłam również podłogę, jest czyściutka, wyszorowana, co prawda mopem, nie rękoma, ale zawsze to będzie inaczej, nawet że pięknie się domyła, czekam aż wyschnie i będzie można położyć chodniczek. Dziś ryż z malinami, zobaczcie, tak to wygląda. Znakomicie, kochani, znakomicie wygląda. Zobaczcie, jaka to jest konsystencja tego ryżu, żebyście wiedzieli, co ja Wam w ogóle proponuję. Mniam, kochani, polecam, jeśli lubicie takie desery, to po prostu niebo w gębie. A teraz odrobina odpoczynku. Ada w pokoju śpiewa. Zaśpiewasz mi tą piosenkę, córuniu? Nie. Zaśpiewaj! Nie. Chyba wyczuła temat, że nagrywam i na pewno nie chcę zaśpiewać, ale przepięknie śpiewa. Może będzie z niej piosenkarka, daj Boże, aby spełniała swoje marzenia. Kochani, powolutku żegnam się z Wami. Padam na twarz, słuchajcie, jedno pomieszczenie posprzątałam, tylko kuchnię. Ogarnęłam, wymyłam, pomyłam, odczyściłam indukcję. Tak, będzie śpiewać. Odczyściłam indukcję i mamy świeżą kuchnię wysprzątaną, ale ja teraz muszę odpocząć. Także dziękuję Wam za dzisiaj, kochani, i do zobaczenia jutro.